Tutaj musisz kręcić w ten sposób. Widzisz? Dajesz radę? Daję. Chciałem oficjalnie oddać, przekazać do użytkowania, mimo że tutaj już zabawy i nauka TV od pewnego czasu. Jeżeli Państwo to pozwolicie to oficjalnie, to zrobię też odmienny nieco niż zwykle się to czyni sposób, a mianowicie nie poprzez przecinanie wstęgi, a poprzez uderzenie w gong. Ponieważ konkurs Polska Pięknieje nas tutaj docenił, jak widzicie Państwo, Polska pięknieje także w Krakowie. Serdecznie wszystkich zapraszam do zwiedzenia naszej ekspozycji. Niechaj przyroda sama przemówi do nas ze swoimi zjawiskami. Na końcu tylko dodam, że razem z nami są pracownicy, instruktorzy, przewodnicy, którzy jako osoby wyszkolone zarówno z obsługi instalacji, które chcemy Państwu dziś zaprezentować, także są osobami, które pilnują na co dzień interaktywności w tym ogrodzie, na której nam szczególnie zależy. Proszę korzystać z tych osób. One są wśród nas. Te osoby same Państwa znajdą z pewnością, ale przede wszystkim pamiętajmy, że w tym ogrodzie trzeba samemu próbować, doświadczać, eksperymentować, a dopiero za drugim podejściem próbować tą wiedzę wymienić właśnie z instruktorem, porozmawiać, dowiedzieć się, ponieważ na tym polega interaktywność. Zapraszam do zwiedzania ogrodu. Dziękuję. Najlepiej powiedz coś pana Tadeusza. Z dawnych czasów niegdyś skrzydło wrót otwarte. Wypało ten kurs. A dawniej był obronny. Na czym państwu zależy? Po co ten ogród ma być? Żeby chętnie tutaj ludzie przychodzili. Hipoterapia wygląda tak, że do każdego konia jest trzech wolontariuszy. Jeden wolontariusz prowadzi konia, dwóch opiekuje się dzieckiem z prawej i z lewej strony. Zajęcia hipoterapii, które prowadzimy u nas, czyli w ognisku TKK Przyjaciel Konika, prowadzimy dla dzieci w grupach trzyosobowych. I w tym momencie do każdej takiej pary dziecko-koń potrzebujemy pomoc zawsze trzech wolontariuszy. Rola wolontariuszy w czasie tych zajęć to jest z jednej strony opieka nad koniem, to jest rola jednego z wolontariuszy, natomiast dwójka współpracując z hipoterapeutą asekuruje dziecko, czyli zapewnia jemu bezpieczeństwo w czasie zajęć, a równocześnie pomaga dziecku w wykonywaniu ćwiczeń. Wolontariusze zresztą stwarzają też atmosferę taką przyjazną dla dziecka, rozmawiając z nim, opowiadając o wszystkim, co się dzieje. I w tym momencie dziecko, rozluźniając się, o wiele chętniej wykonuje wszystkie ćwiczenia i jest bardziej zaciekawione tymi zajęciami. Zbliża się okres wakacyjny, lipiec, sierpień. Chcemy nadal prowadzić zajęcia dla dzieci niepełnosprawnych. Będą to zajęcia codziennie od poniedziałku do piątku. I tu musimy zorganizować nowe grupy wolontariuszy, gdyż nasi dotychczasowi studenci wyjeżdżają do siebie, do domów, bo większość z nich mieszka poza Krakowem. Tu mamy taką prośbę do wszystkich, którzy chcieliby nam pomóc, a zostają w Krakowie, aby skontaktowali się z nami, aby dołączyć do całej tej grupy pomagających przy zajęciach hipoterapii.
Pomysł zwiedzenia Nowej Huty narodził się praktycznie rok temu jako alternatywne zwiedzanie Krakowa. Nie tylko Stare Miasto czy tam Kazimierz, ale również coś innego. Cała idea przewozu turystów po Nowej Hucie zapoczątkowana jest naszą pasją. Jesteśmy pasjonatami starych samochodów, które sami w większości odremontowywaliśmy własnymi rękami. Posiadamy takie samochody jak Nysa. Są to mikrobusy z dawnych lat, robotnicze samochody. Są to samochody odrestaurowane. Posiadamy również Syreny, Warszawy, małego Fiata, polskiego Fiata 125P, Wołgę. I są to samochody zabytkowe, odrestaurowane w 100% w oryginale. Nie są to samochody, które mogłyby stanowić jakiekolwiek zagrożenie. Są ubezpieczone. Tak samo posiadamy licencję na przewóz osób, więc osoby, które nimi podróżują, mogą czuć się zupełnie bezpiecznie. Oprowadzamy ludzi po Nowej Hucie merytorycznie, do tego mamy przygotowany specjalny system audio stworzony przez pana Maćka Miziana, historyka działającego w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa. Dla tych, co mają problem z klaustrofobią, zamiast malucha mamy inne samochody, tak jak Warszawy dwie, które w tej chwili kończymy, właściwie z własnej pasji, ale też będą użyte do tego. I mamy też takie rarytasy, jak na przykład Polonez Coupé, który jest jednym z pięciu w Polsce i należał do dyrektora Kutylenia.